serdecznie. Dzisiaj horoskop tygodniowy, moi drodzy, dla znaków ognia, czyli barana, lwa i strzelca. Będzie to rozkład z kart Tarota oraz dopowiadające Lenormand. Ja tylko powiem słowem wstępu, że e-mail jest do mnie pod spodem. Proszę się kontaktować poprzez e-mail. To pierwsza droga, a później poprzez różne aplikacje, WhatsApp, Messenger, Skype. Także jestem dostępna, czy telefonicznie nawet. Dobrze, moi drodzy, zaczynamy. Baran od 17 do 23 sierpnia. Zmiany od poniedziałku, ale to są drobne zmiany. Może ktoś być tutaj fałszywy koło Was, ponieważ są to energie drobnych problemów, drobnych kłótni przy paziu mieczy, także mogą być jakieś drobne plotki, może tutaj jakieś oszustwo się wdać w nasze życie, wkraść, także może ktoś chcieć nas oszukać. Moi drodzy, to taki poniedziałek, we wtorek już lepsza energia, ponieważ tu wkracza do nas coś przyjemniejszego, ktoś może nas tutaj obdarować prezentem, możemy otrzymać jakieś zaproszenie, ale też dobra energia w sprawach finansów, może być podwyżka, dużo pracy za dobre pieniądze. Także fajnie, fajny wtorek, już zmiana. W środę również dobry dzień, spotkanie z przyjaciółmi albo też możecie się gdzieś umawiać z przyjaciółmi. Może tęsknota za domem rodzinnym, jeśli na przykład przebywacie za granicą. Ale środa, pozytywne emocje. W czwartek dużo radości, kontakty ze światem. Także może drogą telefoniczną, ale tutaj będzie się wszystko udawało. W czwartek to, co sobie zaplanujecie, powinno Wam się udać. Także może do niektórych ktoś przyjedzie z zagranicy, może ktoś Was odwiedzi, albo niektórzy z Was wyruszą w podróż zagraniczną. Też jest taka możliwość. W piątek jakieś braki emocjonalne, braki w finansach, jakieś trudniejsze rozmowy. No może czegoś brakować, może za dużo pieniędzy wydacie i po prostu będą te braki w piątek. Także mogą być w emocjach, coś może Wam tutaj dokuczyć, brakować w sprawach emocjonalnych również. Ale sobota witalna, taka bardzo energiczna sobota, to będzie dzień, w którym będzie Wam się wszystko chciało, będziecie spędzać go z kobietą, z żoną, z mamą, z jakąś kobietą, która da Wam dużo energii, emocje pozytywne, także możecie się tutaj zająć ćwiczeniami jakimiś fizycznymi, albo też po prostu dzień spędzić na opiece, na przykład nad zwierzętami, poświęcić go, albo też po prostu aktywnie, bardzo aktywnie, fizycznie. W niedzielę może być jakaś podróż, mogą być straty drobne, ale też może być trochę nerwowy dzień, możecie dyskutować o Waszych sprawach finansowych też. Tutaj możecie szukać jakichś dokumentów w domu, możecie ich nie znaleźć na przykład, ale też miecze mówią właśnie o lekkim takim zdenerwowaniu. No właśnie, może też to być rozmowa na przykład z kimś, kto nie będzie do końca taki szczery właśnie względem Was, drogie baranki. No w zdrowiu tu problemy, może jakiś ból może powrócić. Czy to na przykład ból korzonek, ból pleców, czy jakiś ból zęba na przykład, czy głowy w tym tygodniu i może uprzykrzyć życie. Ale
No może jakieś nerwice drobne, będziecie się denerwować, czy w niedzielę, czy w czwartek, ale poradzicie sobie. Dobrze, to taki horoskop dla barana. Teraz zapraszam lwa. Od 17 do 23 sierpnia. U lwa, co się będzie działo? No, u lwa pracowity dosyć tydzień, ale poniedziałek jakaś rywalizacja w pracy, może z kolegami czy z koleżankami. Może być jakiś spór też w domu, to proszę uważać, ale wydaje mi się, że bardziej w miejscu pracy pokazuje się. Także poniedziałek energia dosyć kłótliwa. We wtorek dużo pracy, ale też musicie uważać na problemy w pracy, na różne szczegóły i detale. Będziecie pracować, będziecie mieć tych obowiązków bardzo, bardzo dużo. W środę również może być trochę radości, ale też przy tym trochę nerwowo. Myślę, że w miejscu pracy. Także może takie zdenerwowanie, może ktoś coś tam powie, ale też możecie otrzymać pocztą czy przez telefon jakąś informację, co Was wyprowadzi z równowagi. To dla niektórych, nie dla wszystkich oczywiście, ale jakieś takie nerwowe rozmowy ogólnie w środę. W czwartek może się wyjaśni jakaś sytuacja tutaj u lwa, może znajdziecie rozwiązanie dla Waszych zagadek życiowych, tak jak myślę, że poprzez rozmowę z kimś na przykład, także ktoś może tutaj Wam zwrócić jakąś sumę pieniędzy może, ale też uważajcie na fałszywe osoby w tym tygodniu. Szczególnie tutaj też czwartek, bo w piątek już znowu jakieś takie plotki drobne, może niekoniecznie na Wasz temat, ale dojdą do Was drobne jakieś pomówienia, mogą być jakieś drobne sprzeczki. Tutaj taki nerwowy tydzień. W sobotę zaproszenie od kobiety otrzymacie, będziecie się dobrze bawić. Myślę, że będzie to miła i przyjemna sobota. W niedzielę bardzo również będziecie intuicyjnie podchodzić do życia i mądrze. Może będziecie rozmawiać z wróżką, może będziecie rozmawiać z kobietą, która da Wam wskazówki, dobre rady, wsparcie. Wy będziecie mieli dobrą intuicję, ale też uważajcie na straty w niedzielę, aby za dużo na przykład czegoś nie, za coś nie zapłacić, też może tak być. W zdrowiu ból może powrócić, problemy ze snem, no i ogólnie tak kości mogą Was troszeczkę boleć, no i właśnie układ pokarmowy, aby tutaj nie przejadać się u lwa w tym tygodniu, szczególnie w weekend. No i teraz strzelec, moi drodzy. Co u strzelca od 17 do 23? O, już tutaj wypadła jedna karta. Dziesiątka monet. Strzelca, poniedziałek bardzo dobrze pod względem finansowym,
możecie otrzymać jakieś pieniądze zaległe, mogą do Was powrócić na przykład, ale też możecie wydać na przykład na kobietę te pieniądze, na żonę, na matkę, tak? Tu możecie dużo pieniędzy również wydać. Także mogą być tylko rozmowy u niektórych w sprawach finansowych z Waszą żoną, partnerką. We wtorek gdzieś się wybierzecie, moi drodzy, gdzieś na zewnątrz, ale też uśmiech losu, fortuna tutaj może do Was zawitać, możecie wygrać coś na loterii, możecie tu coś dla siebie skorzystać finansowo, ale też podróż może być u niektórych. W środę rozwiązanie znajdziecie na Wasze problemy finansowe, bo niektórzy mogą takowe mieć i mogą wydać na przykład dużą sumę pieniędzy przez poniedziałek, wtorek i w środę mogą już czuć pustki w portfelu. Także znajdziecie jakieś rozwiązanie. W czwartek już znowu dobre finanse. Pomoc szczególnie w sprawach finansowych, pomoc może być właśnie od mężczyzny, może jakaś premia, także możecie dobrze zarobić i kupić sobie coś, kupić do domu dla Waszych dzieci. No tu czwartek bardzo dobry, piątek dzień taki spokojniejszy, możecie medytować, wybrać się gdzieś na rozmowę z kimś, także możecie podpisywać umowę. Tu jest wiele opcji na ten piątek, także możecie rozmawiać z kimś, kto stanowi dla Was autorytet. Bardzo piękny piątek, sobota. Zmiany, wybierzecie się gdzieś w podróż, niektórzy może w sprawach pracy, może to być delegacja w sobotę, ale niektórzy może na wypoczynek. Niedziela, jakaś kłótnia się szykuje, jakiś bunt, proszę tutaj zwrócić uwagę na to, aby nie dać się prowokować, nie tutaj poskramiać swoje emocje w niedzielę. W zdrowiu uwaga na przewód pokarmowy, korzonki, dosłownie korzonki, ból głowy może powrócić, angina może dokuczać. Dobrze, moi drodzy, to taki horoskop dla znaków ognia. Pozdrawiam serdecznie, wyciągajcie same pozytywne aspekty z moich horoskopów, kochani. Pozdrawiam bardzo serdecznie i jeszcze raz zachęcam do subskrypcji. Do usłyszenia.